Hej, cześć, witam was w pierwszym odcinku z FIFA 18 Ultimate Team i postaram się obiecać, że ta seria nie zostanie zmarnowana. A dlaczego? Bo na dzień dobry, tak, paczki otwierałem już startowe przez telefon i trafiłem dwa informy. No nie samo może one ho ho ho, ale zobaczcie co ja trafiłem. Wszystko statystyki osie... yy, 70, chciałem powiedzieć 80. I tutaj prawie wszystko 80. Oprócz obrony. Ale piękne karty. Tutaj z trzeciej ligi angielskiej co prawda. Irlandczyk Frecklington. Ale trafiliśmy z Bundesligi. I to jest duży plus. I szkoda, że go nie mogę gdzieś go tutaj wpierdzielić. Bo to mi osłabi zgranie. Ale wpuszczę go yy, na zmianę. Dlaczego by nie? Yy, dla... W ścisłości jeszcze możemy Ariana Robena wpierdzielić tak, żeby wzrosła nam tutaj ocena ogólna. No powiem wam, jestem zaskoczony. Zaskoczony jestem, że trafiłem na dzień dobry, dwa informy. Ja nawet nie zaglądałem, jaka jest yy, oficjalna drużyna tygodnia, oprócz tego, że wiem, że to jest Aguero, Falcao i Mertens. Bo zawsze top trójkę zobaczycie, ale nie zaglądałem. Ze ścisłej niespodzianki, co ja tam mogę trafić. Okej, okay, dobra. Mniejsza, to, skład jest naprawdę gotowy. Wybrałem sobie w webpapie Bundesliga, to znaczy Niemcy. No i w sumie mam tych Niemców. I mam jeszcze z Bundesligi Informa, którego chciałbym naprawdę użyć, ale to zepsuje mi zgranie wizualnie. Ale na odcinku pokażę Wam dokładnie. Wpuszczę tego informa, jak on będzie grał. Mam nadzieję, że zaskoczy powali przeciwnika. Tak bym się czuł grając w FIFA 14. O, proszę, niezły składzik startowy. Muszę przyznać, fajnie sobie go złożył z Dawidem Wiom. Eee, jest Bastos. Jest Zapak. Przynajmniej to zostało. O, szkurde. Trochę będzie lagować, ale postaramy się go wygrać. Dobra, na razie gramy takim składem, takim obecnym, jaki mamy. I chyba będę musiał w następnym odcinku wyłączyć mikro. Dobra, podaj, 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 jest Lewis. Nie wiem, czy dobrze w ogóle przeczytałem nazwisko. Ale postarajmy się wygrać pierwsze spotkanie. Będę jak najmniej coś mówił, więc może najlepiej teraz zacznę mniej komentować, chociaż będzie to trudne. Muszę uważać, bo mój przeciwnik też jest dobry. Przydałoby się tak trochę zagrać, ok, pozytywnie na obronie. Ale przegrywamy już 1-0. W szóstej minucie będę musiał to nadrobić. Nie wiem, jak wy. Pokażę mu. Pokażę całemu. No nie pokazali mu karty. Dobra, ale trzeba będzie zagrać troszeczkę ofensywniej. No i. Oczywiście ja jeszcze muszę ogarnąć trochę tą FIFA 18. Pomimo tego, że grałem dużo w demówkę, aż całe 10 ponad godzin, ale jednak staram się też nie jąkać z tym nowym mikrofonem. Mam nadzieję, że mi nie wywaliło. Boję się co do mojego przeciwnika, bo on mnie jedzie już 2-0. Ja nie wiem na jakiego przeciwnika trafiłem, ale jedzie mnie już 2-0. Pomimo tego, że wpuściłem informa z pierwszej drużyny tygodnie, wpuściłem Dawid Wieł, A Jest w 4 minuty, dwie bramki. No i jest poważny problem. Ja nie rage quituję. Walczymy do końca. Mamy problem, ale spróbujmy się z tego problemu chociaż trochę wyługać. A jak się nie uda, no to przegramy swoje pierwsze spotkanie i spróbujemy szczęścia w drugim spotkaniu. Jeżeli to będzie masakracja, to po prostu zrobię wycinkę w skrócie, jak bardzo przeciwnik na dzień dobry w FIFA 18 mnie pojechał. Dobra, wybiliśmy przynajmniej trochę tą piłkę. No, no podaj mu tą piłkę, dobrze jest. Yy, chciałbym też jeszcze jakoś pogadać ogólnie. Czy Wy jesteście już zadowoleni z wersji próbnej FIFA 18? Bo to jest przede wszystkim pytanie, bo. Już i jej daje nam oczywiście szansę, jak wykupimy abonament, przynajmniej ten miesięczny, to mamy możliwość po prostu gry już w wersję próbną, która daje nam 10 godzin rozgrywki. No, trochę jest tego, bo zważając na to, jeszcze mamy dostęp do WebApa. Laca. O, kurde, to podanie było zbyt cienkie. Mamy dostęp do WebApa. Które daje nam możliwość yy, otwierania paczek, yy, transferów, yy, składania yy, drużyn. I sorry, że się już zająkałem, ale musiałem znaleźć słowo. Najwyżej to wytnę. Ale jest problem, naprawdę, bo pierwszy przeciwnik i mnie taki jedzie. Dobra, Arangis. O, w końcu mam go tutaj. Spróbujmy go jakoś wykorzystać, bo to jest. Naprawdę topowy pomocnik z Bundesligi. Już nam zabrał piłkę, bo też niepotrzebne zamarkowanie piłki zrobiliśmy. Ale w sumie to było i tak dobre zagranie. Na miarę jego możliwości, bo wykiwał kilku, no ale stracił tą piłkę przez niepotrzebne zamarkowanie. Żeby się to nie skończyło 3-0, bo inaczej. Staram się też nie faulować na polu karnym. Co jest trudne, ale do osiągnięcia. Dobra, jedziemy. Już znowu strata piłki Koleś gra lepiej To muszę mu przyznać Że już w pierwszej połowie gra lepiej ode mnie Ja tego nie zaprzeczę Będę musiał po prostu dalej walczyć By Ło kurcze jaka poprzeczka Panie Już 29 minuta On mnie prawie strzelił Trzecią bramę Ale ma tylko rzut rożny Który może też wykorzystać no i go wykorzystał, jest 3-0 yy, Powiem tak, to już w tej chwili jest deklasacja Przyznam się szczerze W pół godziny pozytywnie, powiem tak, pozytywnie, nie negatywnie Zaskoczony, że już pierwszy przeciwnik zrobił ze mnie No mielone, mielone już ze mnie zrobił Zdążył w pół godziny mielone ze mnie zrobić No ja nie wiem co ja tutaj wymyślę Alternatywnego, zmienię, może formację. Może chociaż trochę to zmieni, bo ja się nie chcę poddawać. Ja nie chcę rage quitów robić, tak, żeby wam pokazywać, że jestem jeszcze bardziej cienki, że nie umiem walczyć do końca. Dobra, weźmiemy już bramkarzem tą piłkę i zaczniemy coś konstruować. Cokolwiek chcę to konstruować. No, faul, panie, 3-0 mi wbija, że jeszcze mnie faulujesz. Brzydkie zagranie. Na żółtą kartkę dostaje Wiktor Rodriguez w 35. minucie. Na żółtą kartkę no na faulu mojego informa z numerem 13. No, brzydkie zachowanie. Jak na takiego zawodnika i na przeciwnika, który strzela mi 3 bramki w pół godziny. No, no nieładnie z jego strony. Dobra, zrobimy to tak. Dobra, Lewis. Okej. Okay. Y Kegel latsa, traci piłkę. I zaraz możemy też czwartego gola. Dostać. Dupę oczywiście Cztery z tyłu. No ja nie mam nic do powiedzenia. W tym momencie jestem zniszczony. Poczułem się jak w meczu PSG. Y z 4 do 0 i to już jest, to już jest w sumie po meczu i stracone 3 punkty bo ja nie wiem jak ja mam to teraz powiedzieć w szerszym skrócie, żeby wam jakoś to wytłumaczyć, po prostu jestem zniszczony, w pierwszej połowie na dzień dobry jestem już zniszczony i pewnie to się nie skończy na zwykłym 4-0, tylko pewnie będę dalej niszczony o Przynajmniej nie straciłem piłki. To duży plus. A strzelaj, Arangis! Arangis, jaka petara! Ale przynajmniej w końcu coś odpalił ten inform. Jaka petara! Bo on tam ma chyba sporo tych strzałów. Nie wiem, najwięcej to ma podań, bo on ma 80 coś podań. Jest spoko. Ale no muszę się jeszcze nauczyć grać tym składem. Nie zaprzeczam. Poza tym, że mam najlepszego możliwego informa w tym momencie na zbyciu. Nie jest stop trójki, ale na pewno jest stop dziesiątki. E, czemu ja to wybiłem w tą stronę? Ja chciałem w tamtą. Może tak gałką skierowałem. Nie mam pojęcia. Ale jeżeli to się nie skończy na zwykłym 4-0, to będzie tylko gorzej. I kolejna poprzeczka. On się bawi ze mną w Crossbar Challenge. Poważnie. To, że jest jego druga poprzeczka. Nie okłamując, Dobra. Żeby nie spowodować jeszcze rzutu karnego, bo to pogorszy morale yy, naszej drużyny. No, powiem tak. Jestem rozbity. Prawda? Dobra, trudno. Chcę jak najwięcej meczu pokazywać. Nie menu, yy, menu gry. Jestem po prostu powalony. Znaczy, nie powalony, że coś mam z głową, tylko powalony jestem jako przeciwnik na łopatki. Że taki już jestem rozbity w pierwszej połowie i pewnie to się nie zmieni, bo będzie tylko gorzej. Dobra, przynajmniej teraz. No bo mam brązowego bramkarza, to się nie ma co dziwić, że wpuściłem cztery bramki, ale myślałem, że chociaż trochę ten bramkarz mi poratuje dupy, przynajmniej obrońca się poświęcił. Japończyk to się zaskoczył wręcz. Dobra, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Dobrze. Lecz tam nie powinno być faulu. Ale dobra, sędzia nie odgwizdywał. Latsa, Latsa. No i te nie dostał tej piłki. Niestety, był kryty. I teraz my mamy problem, bo przeciwnik to już po prostu robi z nas. Bawi się nami. O, a ja faulowałem. A to jest 5-0. Przeciwnik strzela nam spoza dwudziestki co najmniej. To jest Japończyk jeszcze do tego. Nie, no nie mam nic do dodania. Poza tym, że To to strzela. Już nie wiem kto. Jestem po prostu. No muszę tylko patrzeć i widzieć to, jak jestem niszczony. Dobra, arangis, 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 chociaż honorówkę! Honorówkę! Kurczę, nawet honorówki nie ma. Obronił to mój bram, jego bramkarz. Ja cię kręcę lepszego, już przeciwnika, chyba nie mogłem dostać. Od siebie dobra 6-0, 6-0. To jest poważna deklasacja. To już po prostu wchodzi na wyższy poziom. I tu zmianę. O za na Robena. on chociaż coś tu zmieni. Może chociaż honorówkę wbije. Kurczę, jestem po prostu zniszczony Ale muszę grać, M nie mogę się poddawać Dobra, 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 Je jedziesz, jedziesz Arangis, dobrze. Walczyłeś, walczyłeś. Już. Chociaż trochę. Muszę wrócić do obrony. Nie, chociaż obrona trochę coś gra no, nawet Arjen robben się dołączył, bo taki łysy to chyba on Muszę więcej podań robić. Ale to coś i tak mi nie daje bo przeciwnik tak już ma nade mną taką przewagę. Nie dobra, strzelaj 7-0 w 61 minucie. Ja powiem tak, wolałbym tego nie pokazywać na YouTubie. Bo taki przeciwnik przychodzi do mnie i pokazuje, że już jest w stanie mi wbić aż tyle w bramek Masakra. Dla mnie to jest faktycznie okres, bo w pierwszym meczu przygotowawczym już o 3 punkty takie wciary zbieram. 7-0. No co dodać? Ultimate Team. <grym> Czego mogę więcej dodać od siebie? Ultimate Team. No dobra. W następnym meczu się muszę jakoś postarać. Eee, spalony? Dobra, spalony był. Dobra, craft. Nie craftuj mi już tu więcej takich yy, brzydkich sytuacji. Arjen Robben. Arjen Robben. Ej, Arangis nie dobiegł. No on, on tutaj poważnie jest podrażniony przez yy, kolegów z drużyny i samego przeciwnika, że tak zbiera petary. Dobry, dobry wślizg przynajmniej. Dobra, jedziesz, jedziesz. Dobra, Arangis, Arangis. Arjen Robben, przynajmniej on, 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 on może jakąś honorówkę wbić. Jest, Arangis, Arangis. Kurczę, obrońca się tam ustawił, ale dobry, dobry strzał. Według mnie Arangis najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Bo on, on tutaj się stara od szóstej minuty stanowczo stara się tutaj coś wbić. Trzy strzały, trzy strzały już miał. Ale mój przeciwnik ma osiem wbitych bramek. Dla siebie na swoją korzyść Jeszcze pokazuje mi maskę Balego No nieładnie A wpuszczę sobie drugiego informa A Dlaczego by nie z Dobra 8-0 hmm. Jak Real Madrid z Las Palmasem O ile się nie pomyliłem Bo było tam wynik 10-2 do 2. Więc no Historia pisze się na moich oczach Oficjalnie a co do edycji, jaką mam zamiar kupić, to Ronaldo. Tak, myślę, że edycja Ronaldo mnie spokojnie mm, usatysfakcjonuje. Dlaczego? No bo 20 paczek mi starczy, a po drugie 3 dni wcześniej. Więc od razu mówię, że edycję Ronaldo kupuję. E, spalony? No pewnie znów spalony. E, pozdrawiam mojego przeciwnika przy okazji, tak żebym zdążył. W pierwszym spotkaniu. Gratuluję mu po prostu Ja nie będę płakać, że On jest słabszy ode mnie Bo tak wcale nie jest To jest na odwrót właśnie Terodę, terodę Cofnij, cofnij piłkę Strzelaj No piękna bramka informa Jestem tak usatysfakcjonowany Tą jedną bramką Nawet cieszynki już nie robię Frecklington wpuszczony Nie wiem za kogo Ale brama z pierwszej To mnie cieszy ta satysfakcja, jakie jeszcze podanie? I spoza szesnastki, no to, to było finezyjne. Ale Franklington, Lee Franklington przynajmniej daje nam honorówkę i zmniejsza tę karę. Bo dla mnie to jest jak kara. Dobra, jeszcze Arjen Robben. Arjen Robben, dobiegnie, nie dobiegnie. I pewnie jego piłka. A oczywiście, że jego. Ale jestem usatysfakcjonowany chociaż tą jedną bramką. I to mi starczy. Bo to, że mój przeciwnik mnie zdeklasował i to tak dwukrotnie z kawałkiem. Dobra, chociaż niech się obrona postara. No. O, dobrze. Arangis, arangis. biegnij arangis. Jest. Tak jest. Zrób jakieś podanie. No dobra, staram się jak mogę. Ale Frecklington mnie zaskoczył. Bardziej chyba od Arangiza, ale Arangis też przyznam grał na miarę swoich możliwości. To tego mu nie zarzucę. Całej drużynie także nie mogę zarzucić yy, tej gry zespołowej. Owszem na niskim poziomie, bo 8 do 1 to jest jednak potężny wynik na start w Ultimate Team. I chyba mi się trochę odbiło. Za, za, za przepraszam. Dobra, Arangis, zasuwaj, zasuwaj. Musisz zdobyć dla nas chociaż drugą brameczkę. Jest wykiwany, wyki... Jest następny wykiwany. Może chociaż asysta. Strzelaj! Jest, dobrze. Chodź. Czuję te emocje w 18. Naprawdę to nie są żarty. Czuję taką emocję. i owszem, ale tutaj czuć poważne emocje. 8 do 1. 3 minuty doliczone A może... Moment, wybierzmy sobie... A piźnimy tutaj te rodę. Dobra. Nic, nic to nie dało. Może chociaż dośrodkujmy. Nic z tego. Lapsa. Freklington. Freklington. Nic. Dobrze. Niech sędzia już zagwierzdzie, bo ja nie chcę przeżywać kolejnej męczarni w tym spotkaniu. Naprawdę, poważnie. Jestem z. Deklasowany, ale cieszy mnie chociaż honorowa bramka. Dobrze, chociaż nie trafił. Teraz ja jestem zadowolony z tego meczu. Pomimo takiej miazgi, jak 8 do 1. No i Robin jeszcze zakręcił.